Słyszysz? Czekaj, bo jakiś komunikat mi się pojawił. A, to pewnie druga część filmu. Tak, tak. Chciały pewne środowiska popchnąć Niemcy, napuścić Niemcy na Związek Radziecki. Bo było jak gdyby wtedy Niemcy jedynym krajem czy siłą, która po prostu mogła w samobójczym ataku rzucić się na Związek Radziecki. Ale czy ty wiesz? Bardzo bali się wzrastającej potęgi Związku Radzieckiego i to, że Stalin pewnie miał jakieś plany, że podbije całą Europę. Dobrze. Więc atak był potrzebny, wyprzedzający. Polska była tylko po drodze. Dobrze. Tak naprawdę jakby Hitler miał inny plan, to nie powinien w ogóle atakować Związku Radzieckiego, tylko powinien skupić się na Francji, którą podbił, i ataku na Wielką Brytanię. Po co mu było angażować się, wiesz, w konflikt z Rosją, znaczy ze Związkiem Radzieckim? No chyba, że było to w interesie określonych ludzi, którzy sfinansowali jego dojście w ogóle do władzy w Niemczech, nie? Dobrze, a czy ty wiesz, że 39 rok i wojna z Polską była po prostu sojuszem dwóch socjalistycznych tworów? Możliwe, które miały tą samą flagę czerwoną. Tylko, że flaga czerwona ZSR miała sierp i młot. Tak. A flaga niemiecka miała na białym tle z czarną swastyką. Ale one były czerwone i w Związku Radzieckim mówiono do siebie na towarzysz, a w Niemczech NSDAP mówiła na siebie kameraden. Kameraden. A kameraden to jest towarzysz. Towarzysze. Tak, czyli tu byli towarzysze i tu byli towarzysze. Napadli nas z dwóch stron towarzysze. I ja mam pretensje do delikatną do Wojtka Olszańskiego za to, że używa tego określenia w swoim tym, jakby to powiedzieć, fan klubie, nazwijmy, tak, bo mówi jego kamraci, osoby, czyli mówi kamraci, że to nie jest takie złe i mówi, musimy wrócić do słowa towarzysz, bo to nie jest takie złe. No może i nie jest to złe. Może i nie jest to złe. No, dlaczego ma być złe? Ale no źle się kojarzy dla mnie. Dla mnie się kojarzy z Niemcami. A dla Wojtka się kojarzy dobrze. A dla Wojtka się dobrze kojarzy. No. Kamraci, kamarades, komarades. To są komuniści, socjaliści. Nie wiem, czym się socjalizm od komunizmu różni. Natężeniem wódki w wódce, nie? Chyba tego socjalizm jest troszeczkę bardziej faszyści, miękki, tak? Nazwijmy, tak? Chociaż ten narodowy socjalizm nie był wcale miękki. Był bardzo ostry. Poczekaj, w faszyzmie jest chyba tak, że oni są nacjonalistami, czyli uważają wyższość... Zaraz, w jakim faszyzmie? Wyższość pewnej zaraz, rasy, zaczekaj. Czy narodu? Nie, zaczekaj. A w jakim faszyzmie? W socjalizmie czy w komunizmie było tak, nie, wszyscy będą równi. Tak nie jest. I generalnie Rafale, stop. Związek Radziecki dążył Rafale, do stop. Podbicia całego świata Rafale, i wprowadzenia komunizmu, Rafale, bo wszyscy ludzie powinni być równi. Dobrze, Rafale, stop. Dlaczego użyłeś słowo faszyzm? Mówiąc o Niemcach chyba, tak? O kim ty chciałeś mówić? Chyba na przykład. Tak. Tak. Czy ty wiesz, że Niemcy to nie są, nigdy nie byli faszystami? Tak? Narodowymi socjalistami. Narodowi socjalistami, czyli nazistami. Naziści, tak. Naziści to nie faszyści, a faszyści to nie naziści. A naziści to nie Niemcy. Naziści to Niemcy. Aj tam. Niemiec. Tak się przypadkowo akurat złożyło, że prawie wszyscy. Nie, to byli niemieccy naziści. Niemieccy socjaliści to byli Niemcami. Niemieccy narodowi socjaliści. Partia, która doszła do władzy, nazywała się Deutschland, narodowe Deutschland, NSDAP,
narodowa, Deutschland, coś tam Deutschland, narodowi niemieccy, NSD, jeszcze Arbeit może być, pracy, NS, narodowi socjalistyczni, nacjonalny socjalista, niemieccy, tak? NSD, mogę zaraz poszukać, no, co to znaczy w internecie, sobie potłumaczymy dokładnie, partia, coś tam, no, że to było socjalistyczne. Narodowo-socjalistyczne. To byli socjaliści z zachodu i socjaliści Narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotników. O właśnie, to tak jak u nas PZPR był, tak, później. Polska partia, Zjednoczona Partia Nacjonalsocjalistische Deutsche Arbeitpartei. No. PZPR był... Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Polska Robotnicza. Zjednoczona Partia Robotnicza. Czyli też nawiązywała do NSDAP. No, były dobre wnioski. Robotnicze musiały być. Robotnicze. Czyli to był... Robotnicze. Czyli zobaczcie. Zobaczcie. Hmm? Socjaliści napadli na Polskę. Była wojna i tak dalej. Socjaliści. I Polska stała się socjalistyczna. Tak. Czyli kto wygrał? Socjaliści. Związek Radziecki. Socjaliści. Który też był socjalistą. Tak. Czyli widzicie? Socjalizm wygrał. Czyli plan, że tak powiem, że Europa będzie socjalistyczna, czy socjalistyczna? Socjalistyczna się sprawdził. No. Teraz potem rządzili socjaliści. No. We Włoszech były partie socjalistyczne. No. I w ogóle, słuchaj... Europa jest bardziej socjalistyczna. Mówi się, że w Szwecji jest strasznie socjalistyczna. Tak. Nawet bym to nazwał lewackim. Mhm. Skrajnie lewackim. Mhm. Nie? Tak bardzo lewackim, że aż tam po prostu na niektórych dzielnicach policja boi się wjeżdżać, bo tak dużo tych na chodźców przyjechało po do pracy. Do pracy. Nie, oni przyjechali po zasiłki. Po zasiłki. Oni mieli roszczeniową tą postawę. Im się nie podoba, że w Afryce nie ma jeszcze socjalizmu, czy w Iraku na Bliskim Wschodzie i chcą żyć w krajach socjalistycznych. Oni przyjechali po tak zwany dochód gwarantowany. To dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. Poszli w ślady Krzysztofa Kononowicza, który ma postawę roszczeniową i wszystko mu się należy. Dla Krzysztofa należy się należy się. A imigranci uważają, że im się należy. I będą walczyć o to. I teraz mamy sytuację na parę kilometrów stąd. Że... Rozmawiałeś z kolegą, który jest w wojsku i służy na granicy. Tak, i opowiedział nam parę szczegółów, nie wiem, czy o których nie ma informacji w mediach. Nie ma. No, przepraszam, no. Wydmucham nosa. No. Parę szczegółów, o których się nie mówi w oficjalnych mediach. Ja na przykład słyszałem, że mówią, że Białorusini mierzą z karabinów do polskich żołnierzy, czy tam policjantów, czy pograniczników i strzelają ze ślepej amunicji. On powiedział, że nie. Że z prawdziwej. Że strzelają z prawdziwej. No i tylko w ten sposób, że na przykład nie strzelają w głowę, tylko na przykład draśnięcia są w rękę na przykład. No tak mówię. Tak. Że tych laserów bardzo dużo. Tak, że lasery to nie tam jakieś błyski, tylko naprawdę oślepiają i uszkadzają dużo wzrok. I dużo tych osób, tych tam, nie wiem, kto tam... I co tam jeszcze mówił o tym emigrantach, że na przykład złapali... do lekarza, albo ma jakieś uszkodzenie wzroku. Tak. Właśnie. I na przykład, że złapali ostatnio grupę emigrantów, którzy mieli ze sobą broń. Tak. I psikali gazem, to jeszcze pół biedy, nie? Ale mieli ze sobą broń palną. Tak jest. No ale słuchajcie, właśnie, dlaczego ktoś Polska... wyposażył, strona białoruska widocznie, no bo słuchajcie, to nie są ludzie, jak niektórzy mówią, że ludzie biedni, bo oni zapłacili po kilka tysięcy dolarów, żeby przylecieć na przykład z Iraku, czy z Syrii, czy z Afganistanu na Białoruś. On powiedział. Nie mogli przylecieć z bronią
no, w samolocie, dokładnie, bo byli kontrolowani. Słuchaj, on powiedział... Musieli tą broń dostać od Białorusinów, słuchaj, już na miejscu. Rafale, przypomnij to. On powiedział bardzo brutalną rzecz, że ci tak zwani imigranci mają broń i strzelają do siebie. Jeden strzela do tyłu, w tył drugiego. Tak. W plecy. I oni to nagrali. Mają to nagrane. Opowiadał, że że robią takie prowokacje, że jeden imigrant strzela do drugiego imigranta i próbują potem mówić że to Polacy. Że to straż, czy tam wojsko polskie strzela do imigranta. Czyli to wygląda na totalną prowokację, ale ja nie wiem, dlaczego polski rząd... Ale doszliśmy do wniosku, że wojny nie będzie mimo wszystko. No nie będzie, bo to się nie opłaca. Się Rosji wojna nie opłaca. To jest jakiś teatr. Tak. To jest teatr. Teatr, nie wiadomo. No, w ogóle, o co medialny chodzi. Chcą odwracać uwagę od różnych problemów. Tak. Trzeba eskalować te emocje, te napięcia, żeby to przykuwało coraz bardziej uwagę. No bo wiadomo, że chyba tak. Chyba tak. Nudzi. Ale zobacz, ludzie tam giną. Tam ludzie giną. No bo jakby nie patrzeć na imigrantów, to też są ludzie. Jakby nie patrzeć na Krzysztofa Kononowicza. Też to jest człowiek. To jest człowiek, który ma dowód osobisty. Jest, i ma prawo kandydować i głosować. Wyzywanie go... Ma prawa wyborcze czynne i bierne, to się nazywa fachowo. Wyzywanie go od knura. Jest bardzo brzydkim... Nie ma paszportu zwierzęcego, tylko ma dowód osobisty. Dokładnie. Bardzo brzydkim. Tak jak żeśmy rozmawiali dzisiaj z widzem, no po prostu demokracja pozwalała na to, że skoro każdy może wystartować, to Krzysztof wystartował i został zarejestrowany. I nikt nie czepiał się jego stanu zdrowia, jego sposobu myślenia, pojmowania świata, czy jest adekwatny, czy nieadekwatny. No tak. Po prostu ale został legalnie zarejestrowanym kandydatem, dokładnie, co Adam z kolei mówi, że ukazał, że tak powiem, pewną lukę w systemie demokratycznym. Tak. Że ten system to chyba nie jest zbyt mądrze skonstruowany. Czy pamiętasz, że setki lat temu była sytuacja, gdzie chyba Kaligula, czy jakiś... Tak? Jakiś tam w Rzymie... Czy senatorem konia swojego zrobił? Nie, osła. Osła. Konia chyba, wiesz? Bo to osła. Był koń. Zaraz mogę to też sprawdzić w internecie. Sprawdź. Wydaje mi się, że to był koń. Mi się wydaje, że osioł. Już patrzę. Zrobił z niego senatora. To też była to był chyba luka. Jego ulubiony koń wojskowy. Jakiś wyścigowy. Koń senatorem? A jest na Giertycha mówią koń. Tak, mówił. Zaraz rozwiniemy ten mit, czy to Uksy. Prawda, czy nieprawda. Incitatus był hiszpańskim koniem wyścigowym ulubieńcem cesarza z Kaliguli. O, Kaligula, zgadza się. O konia, myślałem, że osła. Tak. Ale to w sumie dużo się nie myśli. Osioł, wiesz, osioł to jednak był symbolem takiej upartości, trochę głupoty czasami. No, a koń był zwierzęciem szlachetnym. Drogi koń, wiesz, to kiedyś przecież wioska. Więcej niż Mercedes. O, panie. No. No w każdym razie, no, takie rzeczy się zdarzają. Zdarzyły się już dawno temu. Historia kołem się toczy. I pamiętajcie, że w demokracji dwóch alkoholików, meneli, debili, narkomanów, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, bo latają w jakiejś innej przestrzeni, w Matrixie jakimś. Tutaj pisze, że mieszkał w marmurowym domu, przyjmował gości, chodził w purpurze. Tak. Kaligula mianował go kapłanem. Miał zamiar uczynić konia konsulem, ale śmierć Kaliguli zniszczyła te plany, ale zamiar był. Tak jest. W każdym razie... W sumie zamiar też był, bo Krzysiek nie został. Czekaj, bo wytrąciłeś mnie z wątku. Mówiłeś o tym, że właśnie w demokracji był już taki przypadek, że... Nie, to też, tak jak ale Krzyśka... Nie. Już ja coś innego mówię. Nie wiem, co mówiłem ludzie. Wytrąciłeś mnie z tego. Była taka piosenka zespołu...
Wrzuciłeś mi zup na lajki. Nie, wrzuciłeś, nie, jest za późno, nie mogę się skupić. Mhm. Salon 24, żona Cezara i koń Kaliguli. Człowiek czy koń? A, widzicie? Mhm. Tak jest. Ciężko, panie. Ciężko te programy, jak to się mówi, wyborcze. Prowadzić, ponieważ Rafał nie słucha tego, co ja mówię. Tylko czyta coś. Próbuje zmieniać temat. Nie, czyta. Nie, on w ogóle. Do ekspresu. Nie, on nie zmieni. On w ogóle, wiesz, coś czyta. Czekaj. Nie, no chciałem powiedzieć, że dwóch idiotów, narkomanów, którzy chodzą w jakiejś innej rzeczywistości, ich głosy są tak samo ważne jak najmądrzejszego człowieka w Polsce na przykład. I to oni będą mieli władzę, nie ten najmądrzejszy. Czyli głupota dominuje nad roztropnością, mądrością, dobrem. No bo większość ludzi to chce się nachlać, najebać, naćpać. Tak. Tak, dlatego tak tyle wyświetleń mają filmy z Krzyśkiem Kononowiczem, podejrzewasz, tak? Nie, no to... A nie na przykład z tobą. Z tobą, no... No tak. Tak. Nie jesteś taki śmieszny i zabawny jak Krzyśek. Nie mam zamiaru być śmieszny. Ale ludzie... Może to błąd, Adam. Właśnie, ludzie... Ludzie chcą mieć pajaców. Takich stańczyków, wiesz, jakiś taki król miał, jak to się nazywało? Błaznów, dokładnie. Ludzie chcą się pośmiać. Dzisiaj słuchałem na przykład audycji przecież, że na Ukrainie prezydentem został aktor, który wcześniej grał rolę prezydenta w serialu. Ja wiem o tym. Wymyślili to, tak zwani oligarchowie, czyli zamożni ludzie. Wiesz, Ukraińscy tacy, wiesz, można władz, że tak powiem, ale oni nie wystawili sami siebie jako kandydata na prezydenta, tylko wystawili taką kandydaturę, taką marionetkę, taką kukiełkę, żeby on po prostu odgrywał rolę kukiełka prezydenta. Załapała, jak to się mówi? Ludzie załapali na przykład w Ameryce Ronald Reagan, który był też aktorem, niezbyt znanym, ale też bardzo dobrze odgrywał rolę prezydenta. No. Nawet przeżył zamach na siebie. Tak. Bo go chcieli zastrzelić i... Zastrzelili go. Tylko, że przeżył. Zabili go i uciekł. Nie, bo miał kulę, tak jak Jan Paweł II. Tak. Też był... A Jan Paweł II z kolei też był aktorem. Też był aktorem. Także trzeba mieć talent celebrycko-showbiznesowy, że tak powiem. Wojciech Olszański też jest aktorem. Jest aktorem. Przynajmniej ma. On nie lubi strasznie, jak ktoś mówi na niego aktor. Tak. Bo mówi, co, że jestem aktorem, to ja nie mam prawa do swojego zdania. W związku z czym rozumiem teraz postępowanie twojego znajomego Eugeniusza Sendeckiego, który postanowił telewizję narodową promować poprzez osoby aktorki Małgorzaty Koroblewskiej, czy tak zwanej Adżany, bo doszedł do wniosku. Była drugoplanowa. No tak, ale to wiesz. Nie no, dobry aktor robi karierę robi w aktorstwie. Cuda. A taki drugoplanowy aktor jak Ronald Reagan, no, albo jakiś tam prezydent Ukrainy, tak. Więc może po prostu jest tym jakiś plan, że aktorstwo. Aktorka na przykład zostanie szefową, bo takiej postaci w Polsce może i brakuje, słuchajcie. Może. Kobiety z charakterem. A się dzwonić do niej? Nie. Ale co tak słabo? Już telefon znalazł. Muszę to nadrobić. No, wiesz, myślę cały czas, próbuję najpierw rozkimić ten fenomen, o co chodzi. Żeby wiedzieć, o czym rozmawiać nawet, nie? No tak. No możesz powiedzieć, że zachwycił cię jej spot reklamowy odnośnie 11 listopada pod Dmowskim, nakręcony w wannie, nago. Nie konkretnie, bo tam ona była brunetką. Mnie zachwycił ten spot, gdzie ona jest blondynką i mówi o szurach.
No tak, że tak. Jest konkurs chyba tam na największego szczura. Czy już byłeś u niej na stronie? Nie, to razem żeśmy wtedy oglądali te dwa krótkie teledyski. Tam druga żona udaje Włoszkę i mówi, że co to jest ta szuria? No tak, tak. Szuri. Ja nie lubię tego słowa szuria, bo to jest takie wiśniackie, nawet nie wiśniackie, bo prostackie, wiesz? Mhm. Prostackie słowo, bo ja cenię wioskę, gdzie jest prawdziwe mleko, w ogóle wszystko jest prawdziwe, a nie jakieś sztuczne ze sklepu. Ale chamstwa i głupoty nie lubię. Przy okazji definicję właśnie, wiesz, wioski w sumie. Czym się różni wioska od miasta? Szczerością. Tak, tak. Tam konflikty są o miedzę, to na szybko, bój i zabój. Szybko. To jest poważne. No, to nie ma tam No tak. No. No. Ale lepiej mieć sytuację jasną, niż jakąś taką zawęgłą. Ty, ja nie wiem. Większość ludzi woli jednak miasto, wiesz? Bo jest ta kultura, ta cywilizacja, ta nie, trochę słuchaj, anonimowość. Słuchaj, kultura na wsi zawsze była. A żona spadła. Mhm. To inna sprawa. Nie, no zawsze się kojarzyło wieś. Mhm. Jak mówi nazwa nawet, z wieśniactwem. No nie. I z takim trochę zacofaniem, muszę, bym powiedział. O nie, muszę ci powiedzieć, że wieś zawsze karmiła miasto. A to na pewno. Nie odwrotnie. Tak. Nigdy miasto nie karmiło wsi. Jednak. Tylko jedzenie dostarczała wieś. I wieś to nie tylko chłopi, pańszczyźniani, którzy w jakichś ziemiankach orali na swoich plecach. Wiesz, teoretycznie produkować żywność jest łatwo, to nie tylko, ale to na nie przykład tylko. Stworzyć już jakieś wyroby rzemieślnicze, typu tam wyrafinowane, nie wiem, tam buty, ciuchy, czy tam, wiesz, jakieś produkty przemysłowe, tak. No to już właśnie wymagało większej wiedzy, tyle, większej że, kompetencji. Tyle, że bez jedzenia nie można przeżyć. A bez można. Tak zwanych nowinek technicznych. Nie można. Ale ludzie zawsze, wiesz, nie doceniają na przykład, wiesz, co jest najbardziej w życiu potrzebne tak naprawdę? Człowiekowi? Woda. Nie. Tlen. Dokładnie. Bez oddychania po 3 minutach umrzesz. No tak. Czy ktokolwiek zwraca na to uwagę? No myślę, nie. Że tak. No nie. Dlaczego nie? Nie, bo to jest, tlen jest powszechnie dostępny. No. I nie musisz za to płacić na przykład. I po prostu póki oddychasz. Co. Póki co. A nie. Musisz płacić. Dzisiaj już tak. Można musisz sobie kupić płacić. Urządzenia do czyszczania powietrza. Nie. Rafale, nie. Jedziesz do uzdrowiska, tak zwanego uzdrowiska, miejscowości uzdrowiskowej, takiej jak... Zakopane na przykład, gdzie jest wieczny smog. Uważa. W Kotlinie. Nie, mówimy o Zakopanym. Mówimy o Podlasiu. Mówimy o Supraślu. Tak. Czy wiesz, że wynajmując tam nocleg, musisz dopłacić tak zwane klimatyczne. Tak, opłata zdrowiskową jest ujęta w cenie i musisz. To jest opłata za... podatek do Urzędu Gminy Miasta. To jest opłata za oddychanie. Za oddychanie. Czyli już oddychanie ktoś wymyślił, że będziemy zbierali pieniądze za co? Za nic. Za to, że jesteś tutaj, bardzo, musisz nam płacić. Bardzo słusznie. No, kiedyś było tak zwane pogłówne. Czyli po prostu podatek od, wiesz... Ale jak to słuszne? Ja uważam, że to nie jest słuszne. To jest zwykłe złodziejstwo na turystach. Jak to mówią, podatki i śmierć są nieuchronne, więc... Nie, ja uważam, że podatki są wymysłem złodziei. A nadmierne podatki, to już na pewno. Podatki, to jest, słuchaj, taka umowa społeczna, że ci, co zbierają te podatki, zrobią coś dobrego. Na przykład płacisz podatki, bo mówią ci, że dzięki podatkom jest na przykład finansowana
policja, służba zdrowia. To ja nie chcę podatków płacić, słuchaj. A potem okazuje się, że... Że w szkolnictwie lekturą staje się Harry Potter. Wiecie o tym? A to jeszcze przynajmniej trzymają się rzeczywistości, znaczy podążają za trendami. My no ale o to, co to jest? Co płacisz, to jest? Płacisz podatki na służbę dramat. Zdrowia, idziesz do przychodni czy do szpitala i dowiadujesz się, że chociaż płaciłeś podatki, to na wizytę u lekarza specjalisty musisz poczekać pół roku. No tak. Więc prędzej możesz umrzeć, zanim się doczekasz. Ale jeżeli dopłacisz prywatnie... Ząb mnie bolał, słuchaj. Tak, dopłacisz prywatnie, to ale ten specjalista, od razu. Który może cię przyjąć dopiero za pół roku, bo ty płacisz na niego podatki, to jeżeli dopłacisz mu prywatnie za wizytę, to on dzisiaj po godzinie 15 cię przyjmie w swoim gabinecie. Nie w szpitalu, za którym ty płacisz podatki. Nie, w szpitalu. Nawet często te gabinety są w szpitalu, tylko po godzinie 16. Ale to już musisz zapłacić. Już on prywatnie, tak. Słuchajcie, płacisz na policję, jak coś ja cię okradną, albo coś ci się stanie, to okazuje się, że policja, tylko dokończę ten wątek o policji, że policja ciebie nie chroni, bo policja chroni państwo, żebyś ty nie przeszkadzał państwu. Żebyś ty płacił podatki. I o czym jeszcze mówiłem? O szkolnictwie to też dużo ludzi płaci za korepetycje dodatkowo. Albo wybierasz szkolnictwo prywatne, bo nie jest zadowolone z poziomu. Tak. Proszę, wypowiedz się. Dziękuję ci, Rafał. Proszę uprzejmie. Zaczął mnie boleć rok temu ząb. Ząb mnie boli. Ojej, boli mnie ząb. Nie, to był ból nie do wytrzymania. Mhm. Brałem jakieś tak zwane antybólowe rzeczy. Masakra, nie? Nie mogłem spać. W ogóle. Rzeźnia. To jest rzeźnia. Dzwonię po różnych, do lekarzy tych, jak to się mówi, dentystów. Oni mówią, że najnowszy termin jest za rok. Naprawdę? Tak. Za rok. Ale ja to mówię, pytałeś jako służbę zdrowia publiczną. Tak, publiczną. Okay. Nie? Za darmo. Bo ten i tak dalej. Jestem, mam ubezpieczenie. Oni mówią tak, że no tak. Termin. Termin, pierwszy termin. To był, słuchaj, styczeń, a oni mnie zapraszali na wrzesień, a niektórzy nawet, albo pięć czyli, miejsc takich, niektórzy nawet co już, mówiliśmy? Już generalnie, rok później. Generalnie nie? Jest to tak ustawione, proszę pana. Ale za to panu prywatnie. Panu przysługuje tak, leczenie, tak. Tylko, że... To będzie za rok. Tylko, że... A ja mówię, ale ja muszę za 5 minut już to być zrobione. W sumie umrze do tego czasu. Tak. Więc jednak proponujemy panu wersję drugą. Tak. Ale tu musi pan zapłacić. No i zapłaciłem za wyrwanie tego zębu mądrości, który tam wrzynał się coś. Można powiedzieć, zapłaciłeś drugi raz za to samo. Tak. 550 zł. Żeby go wyrwać. Tak. Mówię, nie, to jest chirurgiczna sprawa, to jest sobie byle co. Musi 550. 50 za, zdjęcie. Też w prywatnym. No tak. Też nie za darmo zdjęcie było. Nie mogli mi nawet zdjęcia za darmo zrobić na fundusz. Przecież mogli. Ale po co mogli, jak mogą mnie oskubać jeszcze raz, dwa razy. Raz w podatkach. Tak. Że nie było. Ubezpieczenie jakieś. No. A ja mówię w końcu, a co mi przysługuje, co mi możecie zrobić za te pieniądze z ubezpieczenia? A kobieta mówi tam, no w recepcji, no tak. Możemy pana zarejestrować. Tak. Możemy zarejestrować. Tak. I, że tak powiem, nie, możemy panu zrobić czyszczenie zębów. Raz w roku. Czy pół roku. Usuwanie kamienia. Usuwanie kamienia raz w roku. Roku. Czy raz w roku chyba. Usuwanie raz w roku. Kamienia. Za darmo. Tak. A reszta jest płatna. A nie, czekaj, jeszcze te plomby masz chyba, wiesz? Masz plomby
te takie rtęciowe, takie z ołowiane, nie, już ołowianych nie ma. Takie brzydkie plomby. Tak, czarne. Tak. Czarne, których nikt nie chce. Ale od razu wszyscy mówią, a te białe takie, a to trzeba dopłacić. To trzeba. 100 zł dopłaty. Słuchajcie, tak naprawdę służba zdrowia nie istnieje. Jest za pieniądze, jest. Jak zapłacisz, to jest. Mhm. I zapłacisz, to czekaj rok. Mhm. Za rok to, wiecie, za pół godziny możesz. Jak pójdziesz na policję i zgłosisz na przykład, że cię okradli, bo mój kolega tak miał, że prowadził autokomis i ukradł mu facet radio z samochodu w autokomisie. Tak. On miał nagrania, wiesz, z kamery. Wystarczył nagrania. Ustalił, gdzie ten człowiek mieszka, jak się nazywa. Czyli imię, nazwisko, adres i nagranie. I wszystko dostarczył na policję. I był pewien, że no jak już wiesz, tak. Wyręczył policję, człowiek zostanie ukarany. I co się stało? Prokuratura umorzyła postępowanie. Bo? I policja. Bo? Nie wiem, bo. Czemu? Żyjemy w takim państwie. Ja już kończę, bo mnie zaczyna dusić. Ale jakby zapłacił ochroniarzowi, to pewnie by się rozliczyli z tego. Sława, cześć.